do dziś muszę się jakoś jakby tego typu bzdurami zajmować, nie? Że ja piszę dla jakichś influencerów jakieś teksty, robię z nimi jakieś brandy, oni sprzedają swoje produkty obok moich, na swoich stronach, gdzie ja nie mam żadnej kontroli nad tym, gdzie oni jakby z nimi, chodzi o styl i tak dalej, oni potem sprzedają swoje produkty obok mnie, ja z tych produktów ich nic nie mam, natomiast oni mają coś z moich produktów, żebyście mnie tylko przez sekundę posłuchali poważnie, nie? Więc ja nie mam nic z jego produktów, on ma połowę z moich produktów, on mi może mówić, ile te produkty kosztują, on mi może mówić wszystko w tym momencie, bo ja jestem zdany jakby na jego szczerość i tak dalej. Ja się go proszę tydzień przed dropem, bo 15 czerwca zeszłego roku miał być drop. Więc mamy tam biznes, który robi tam setki czy miliony złotych tam obrotu i tak dalej, nie? Więc ja tydzień przed dropem proszę go, nie? Brat i tak dalej, nie? Pytam mi teledysków. Ja całe życie mam amatorskie, kurwa, zdjęcia. Całe życie mam, kurwa, podziemne jakieś brzmienie i tak dalej, nie? Całe życie propsuję, kurwa, ludzi typu TWR, czy wcześniej, kurwa, tych mopów i tego typu tam w Niemczech ludzi i tak dalej, nie? Ja całe życie, kurwa, polegam na rapie, całe życie, kurwa, robię hip-hop, całe życie jakby spędziłem na ulicy, tak? Prawie z bezdomnymi, wiecie, o co chodzi? I zaczęło mi coś wychodzić, zaczęło mi się coś układać i tak dalej. Nagrałem teraz, według mnie, jeden z najlepszych albumów w moim życiu. No to mnie takie coś, bo ja się nigdy nie wypowiadam na niczyj temat. Jak tylko zauważę, to wtedy, kurwa, jako się odniosę do pewnego tematu. Ale słuchajcie, ja się nigdy nie pchałem do żadnego show biznesu. Ja miałem propozycje na jakieś walki, miałem propozycje na jakieś prowadzenie, czy na Prime'ach, czy nie, na różnych innych tam federacjach, kurwa, tam prowadzenie jakiegoś tam ścieżki audio i tak dalej, granie jakichś koncertów i tak dalej, czy jakieś festiwale, czy cokolwiek. Ja jak czegoś nie czuję, to czegoś po prostu nie robię. I moi fani, którzy są ze mną od samego początku, o tym wiedzą. Ja jestem najbardziej podziemnym artystą mainstreamowym w Polsce, bo jestem najbardziej artystą hip-hopowym z tego całego mainstreamu w Polsce, nie? Jest jeden artysta przede mną i nie będę go nazywał swoim uczniem czy cokolwiek, tylko po prostu młodszą wersją siebie. I to jest Malik, tak? I on się uczył, kurwa, od mojego brata w duchu, Dicha. I tutaj nikt nigdy, kurwa, się nie sprzedał. Tutaj nikt nigdy, kurwa, nie złożył żadnych zeznań albo nie, kurwa, pokazywał na nikogo, kurwa, palcem przed sądem. Tylko wielokrotnie ludzie mnie atakowali w kilku. Po czym Nitro na przykład wyzywał moją kobietę od prostytutek, od, kurwa, dziwek z Düsseldorfu i tak dalej. I za to już powinien pójść do chirurga plastycznego. Więc nie zmieniajmy faktów tylko przez to, że ja się, kurwa, w takie dziecinady nie bawię, bo nie jestem influencerem, tak? I nie występuję na jakichś fejmach, prime'ach, cloutach, kurwa, czy jak one się wszystkie nie nazywają, nie? Ja powiedziałem, nazwałem rzecz po imieniu, się wkurwiłem, powiedziałem, co sądzę o nim w danym momencie, jak on się wypowiedział na temat, kurwa, mojej rodziny. I to jest chyba po mojej racji. Uważam, że mam absolutne prawo do tego. I ja już wielokrotnie jemu prywatnie zasugerowałem. Sam fakt, że zrobił jakieś koszulki Fab Sicarius. Ten temat można było zamknąć w zeszłym roku, kurwa, w sekundę jednym telefonem i narobić mu po prostu bigosu. Nikt tego nie zrobił, bo zrozumiałem, że jego rozum po prostu polega na tym, że on sobie gra w jakieś, kurwa, gry internetowe, na tym zarabia pieniądze i on po prostu nie waży swoich własnych słów. I na tle tego po prostu zdecydowałem, że nie jest warto. Sam fakt, jak on powiedział, że on by chciał kogoś zgwałcić i tak dalej, nie? Że to by było ostatnią rzeczą, którą ty byś zrobił na tej ziemi, kurwa, jak właśnie ziemia by się zapadła i tak dalej, to inny, kurwa, raper mnie na to, kurwa, w ogóle wyczulił i powiedział mi, że tak, kurwa, było powiedziane. Ja wtedy stwierdziłem, że, kurwa, no nie będę tego komentował, bo mam z tym chłopakiem funkcjonujący jakiś tam biznes i tak dalej i nie będę się wpierdalał w jakieś prywatne jego sprawy czy tam jakieś publiczne wypowiedzi przez to, że ja nie żyję w Polsce. Wziąłem na tle tego, że grałem przez jakiś czas dużo koncertów w Polsce, wziąłem sobie mieszkanie w Polsce,
posiedziłem w tej Polsce i tak dalej. Ale poza Wojtkiem Golą, to tak na dobrą sprawę nikt do mnie kurwa ręki nie wyciągnął. I wszystko jakoś lepiej mi szło, póki ja po prostu robiłem swoje, będąc w Hiszpanii i tak dalej. Ale na pewno nie będą jakieś dzieciaki, którzy całe życie kurwa walczą tylko i wyłącznie kurwa z klawiaturą i ze swoją erekcją, oceniały to, czy mój żywił, czy cokolwiek. Słuchajcie, jak ja wjechałem kurwa na Polskę, nie? Jak ja zrobiłem pierwsze zabójstwo liryczne, nie? Za pomocą kurwa Wichoraza, mieszkając na Mokotowie kurwa na blokach, nie? I z własnego wyboru, bo tam takie śmieszne, tam puszczałem takie te, takie światełka, nie? To na dobrą sprawę, po prostu powiem wam szczerze, nie? To my wtedy zrobiliśmy rewolucję kurwa w polskim rapie, nie? I tyle samo, co ja zawdzięczam Wichowi, tyle samo Malik zawdzięcza nam i ja jemu z powrotem, na odwrót. My wszyscy razem to stworzyliśmy, nie? I on to pociągnął dalej, że kurwa stworzył, czy tam odnalazł, czy odkrył artystów typu Pokroju Alberta i tak dalej. Ja przez dłuższy czas tam chciałem tam Francuza podpisać, czy cokolwiek. Zrozumiałem, że to jest dla niego lepszy wybór, jak on będzie po prostu bezpośrednio z nimi i tak dalej. I różnych innych artystów tak samo. Ale dalej mówimy o duchu prawdziwego hip-hopu. My jesteśmy raperami, my jesteśmy kontrowersyjni, my mówimy swoje zdanie, my jesteśmy wychowani kurwa z pewnym mindset tak zwanym, mamy pewien światopogląd, jarają nas kurwa filmy gangsterskie, jara nas kurwa ulica, jara nas moda, jarają nas kurwa dupy, nie? Pieniądze to są tylko efektem pracy. Ale tutaj jest banda ludzi, która po prostu tylko i wyłącznie się opiera na tym, że ma zasięgi i że zarabia jakieś tam pieniądze i jak na złość jakieś kurwa dzieci, które kurwa w piaskownicy innemu kurwa dzieciakowi zabrali szufelkę, nie? I powiedzieli, a ty już teraz nie będziesz zarabiał, nie? Odciął mnie po prostu od zasięgu, odciął mnie kurwa od pieniędzy, nie? No i w pewnym sensie, potem jak ja potem wielokrotnie, bo tam topór wojenny już dawno jest pogrzebany i sobie to napisaliśmy, że już nie ma wojny i tak dalej, bo też wojny tam nie może być, bo żeby mieć wojnę, to trzeba mieć kurwa przeciwnika na wojnę, tak? Trzeba mieć z kim iść na wojnę. Tylko ja nie będę uczestniczył w świecie, w którym influencerzy mają taki wpływ, że dają sobie pisać teksty, kręcą kurwa przy naszej prawdziwości jakieś platynowe kurwa płyty, żeby potem przy najmniejszym kurwa konflikcie móc się odwrócić i powiedzieć, haha, spójrz na to, przecież my to mówiliśmy i tak dalej. To nie będzie funkcjonowało w ten sposób. Za chwilę skończę swój monolog, odpowiem wam na parę pytań i tak dalej, ale żebyście po prostu wiedzieli, nie?